Witam serdecznie, drodzy widzowie. Damian Piłowarczyk, dzisiejszym moim rozmówcą. Siemanko. Siemanko, witam. Cześć, Jaru. No i co, Damian? Humorek dopisuje, jak widać, bo są ku temu powody. Jakbyś w kilku słowach podsumował to, co się wydarzyło w sobotę. Nie, no tak jak mówisz, no jest super humorek. W końcu nie jestem w szpitalu, któryś raz z kolei, wiesz, mogłem normalnie spotkać się ze znajomymi, z rodziną po walce. No a zakończyło się bardzo dobrze, bo to jednak pierwsza runda knockout bez obrażeń. W zasadzie game plan został wypełniony, nie poturlaliśmy się z Łukaszem w parterze. Ja też tam wspominałem w jednym wywiadzie po KSW, że troszeczkę się obawiałem tego parteru, no raz ze względu, że wiadomo Łukasz wielki gość, czarny pas BJJ, ale też druga strona medalu była taka, że miałem dysk rozwalony z 3 tygodnie podczas przygotowań i w ogóle nie robiłem parteru, bo nawet się nie mogłem za bardzo spojrzeć w dół. Na całe szczęście pani Julia z Osteo Center mnie uratowała, a tam już było nawet takie podchody do menadżera, czy wiesz, nie przełożyć tej walki, no bo nie było dobrze po prostu ze mną. No, ale jednak skończyło się bardzo dobrze. Może zanim przejdziemy do samej twojej walki, jak atmosferę byś na hali ocenił i to, co się we Wrocławiu działo w sobotę? Nie no, kozak. Znaczy ogólnie to trochę za gorąco było. Mogliby tą klimę włączyć. A tak to wiesz, dużo znajomych przyjechało. Moja rodzina. Chociaż powiem ci, że nie zwracałem tam uwagi za bardzo na doping, bo nie chciałem, żeby mnie to rozpraszało. Gdzieś tam z każdej walki, na każdą kolejną walkę coraz bardziej mi się to tło zlewa, a bardziej mi się wyostrza tylko ta droga do klatki i no... Mam tylko w głowie te ważne rzeczy, które przegadałem z psychologiem, o czym mam myśleć, żeby się już nie rozpraszać, czy nie myśleć o głupotach, tak jak na przykład było gdzieś tam w poprzednich walkach, gdzie popełniłem błąd. No i jeszcze mi zaśpiewali 100 lat, nie? To było naprawdę mocne. Przechodząc do walki, no mocny rywal, tak jak powiedziałeś, Łukasz Cudowski, raz, że zawodnik gabarytami nie bardzo odstający się od ciebie, co jest raczej rzadkością, na ten moment było, a dwa, że tak jak mówisz, czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu i było sporo tych prób obaleń i klinczów w wykonaniu Łukasza i była jedna taka próba, że już wydawało się, że może zostać sfinalizowana. Czy to był w twoim odczuciu taki najgroźniejszy dla ciebie moment w ogóle w całej tej walce? Tak. No tam powiem ci, że było dość blisko. Udało mi się utrzymać balans. Też zwracałem dużo uwagi na te jego próby obalenia, bo próbował mnie, nie wiem, 4 razy wyhaczyć moją jedną nogę. Bardzo wysoko łapał mnie w klamrę. Próbował mnie gdzieś tam stłamsić, a ja starałem się jakby nie do końca z nim siłować czy kontrować to jakimś obaleniem, tylko po prostu wsadzać krótkie ciosy, no bo wierzyłem w to, że po prostu naruszę go i wierzyłem w jakby wadliwość tej jego szczęki. Jak się czułeś w tym klinczu? Bo z reguły to ty byłeś dociskany do siatki, ale taki spokój malował się na twojej twarzy podczas tej walki, tak jakbyś wiedział, że musisz to po prostu przeczekać i zaraz byś miał swój moment. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Tak, no ty wiesz... Wiedziałem, że Łukasz, powiedziałbym, mocno zaczyna, a im dalej idziemy w walkę, tym jakby gorzej wygląda ta jego dyspozycja. Wiedziałem, że w kondycyjnie jestem lepiej przygotowany, że łatwo go naruszyć. Tak sądziłem i potem gdzieś to się tam też sprawdziło. No i bardziej miałem ten plan, żeby go właśnie bić w tym półdystansie w klinczu. Ja też uważam, że lepiej się o wiele bronię niż atakuję, na przykład w klinczu. Czy wolę być, nawet powiem ci szczerze, dociskany często do siatki, bardzo często na treningu jestem w tej sytuacji i się czuję po prostu komfortowo. Otrzymałeś też cios taki jeden, chyba dość czysty, poczułeś go? Tam chyba na rozłączeniu, w sensie, że ja zaatakowałem, trafiłem go i potem on mnie, wiesz co, mi się zdaje, że w ogóle Łukasz trochę dziwnie albo źle bije te cepy, bo on mnie ciągle bił z nasady dłoni i nie odczuwałem tego aż tak mocno. Trafiał mnie dość wysoko, trafiał mnie głównie z nasady dłoni tymi sierpami. Odczuwałem lekko te ciosy, ale nie było czegoś takiego, że mną zachwiało albo że poczułem, wiesz, takie przejście tego prądu, że jakaś panika w głowie, po prostu zwykły cios, a że jeszcze adrenalina w walce i jestem rozgrzany, to jeszcze spokojnie bym dużo takich przyjął. Te dwa podbródkowe
które dokonały dzieła zniszczenia, które z nich był mocniejszy? Który z nich był mocniejszy, to chyba byś musiał Łukasza zapytać. Powiem ci, że chyba dwa były konkretne, bo ten jeden to już widziałem, że oczy trochę się wyrolowały do góry i obniżył tą pozycję, a drugi to już był taki na totalne dobicie, że aż podskoczyła mu głowa, podskoczyła mu ciało. Jeszcze tam miałem okazję, żeby go tam dobić, powiedzmy, w parterze, ale widziałem, że jak on już upadł bokiem, na mnie się nie patrzy, totalny disconnected, to mówię, dobra, nie dobijam, ja rozprzerywaj to, nie? No i tak było, nie? No i tak było. Jakieś urazy po tej walce? Bo powiedziałeś słusznie na początku naszej rozmowy, że jest to chyba pierwszy taki od dawna walka, że nie lądujesz po niej w szpitalu. Są jakieś urazy takie mniej poważne? No na całe szczęście właśnie z ręką wszystko jest w porządku, przetrwała test, nic się nie działo, a jedyny taki uraz, no to troszeczkę mam okopaną łydkę, bo tam cztery takie sążne kopniaki zgarnęłem, jeszcze gdzieś tam lekko odczuwam, ale nie kuśtykam, normalnie chodzę, myślę, że kwestia tam kilku dni i już będzie wszystko w porządku. Także już tam robię sobie jakieś tam podwaliny pod następną walkę, już coś tam obmyślam. Co tam obmyśliłeś na razie? Nie mogę powiedzieć, nie, żartuję. Już tam mówiłem też w wywiadach. No wiesz, no ogłosili na tej gali Gliwice. Ja już kiedyś się biłem na tych Gliwicach, zrobiło to na mnie duże wrażenie. Sala bardzo duża. Fajna to jest też zawsze data, taka na zwieńczenie roku przed świętami. No i co, dawajcie mi rewanż po prostu, nie? Dawajcie rewanż albo dawajcie tego Klebera, jeśli Bogdan jest niedostępny, bo on też idzie naprawdę mocno teraz. No i myślę, że jeżeli teraz tą walkę wygram z takim przeciwnikiem, no to chyba wtedy już zasługuję na Ibrahima. Krótki plan, ale treściwy. Tak jest. Miałeś okazję obejrzeć jakieś pozostałe walki? Wiesz co... W zasadzie to na następny dzień, jak przyjechałem do domu, to już obejrzałem sobie całą galę. Wiadomo, fan MMA, to też muszę sobie wszystko zobaczyć, jak to wygląda. Ale podczas gali, wtedy jak ja walczyłem, no to tak to wszystko długo zajęło, że udało mi się dotrzeć na co-main event dopiero, na Humburgera z Michalskim i potem jeszcze oglądałem, wiadomo, naszego Kubusia z Przybyszem. Na waszym Kubusiu chciałbym się chwilę zatrzymać. Co sądzisz o tym werdykcie, co sądzisz o całej walce, o tym wszystkim, co się wydarzyło i o tym wszystkim, co cały czas się dzieje w przestrzeni medialnej, no bo można powiedzieć, że od soboty trwa bardzo, bardzo ostra dyskusja w naszym półświatku, że tak powiem, czy to było prawidłowe zakończenie, czy to była dyskwalifikacja, czy nie, czy minus 2 punkty, czy minus 1 punkt, kto powinien być mistrzem. No jest tyle już test, że w zasadzie rozwiązać tej sytuacji mogło być tysiące. Jak ty oceniasz to z twojej perspektywy? No ja ci powiem, że to jest dla mnie taka wyjątkowa sytuacja, bo ja nawet nie wiedziałem, że aż tak wyglądają te zasady, że to może być faul nieintencjonalny, minus 2 punkty, ale zakończony remisem, bo 4 rundy przeleciały, ale kończy się w momencie tego faulu. To jest taka zagmatwana sytuacja, mega ciężka do oceny, no ale z mojej tam perspektywy, jak trochę pośledziłem tą sytuację, zrozumiałem mniej więcej, na czym to polega. Znając też Kubę, no to zdaje mi się, że to był nieintencjonalny faul, no bo to jest mega w porządku gość, to jest no prawdziwy sportowiec. Wątpię, że chciał zbutować gościa na ziemi centralnie w twarz po tym, kiedy wygrywał tak naprawdę 3/4 walki, to tylko dla niego na niekorzyść zadziałało. No trochę smutno by było, nie? Jakby stracił pas po praktycznie 3 wygranych rundach na 4. Ciężka sytuacja. Mam nadzieję, że z Przybyszem będzie wszystko ok, bo tam też widziałem jakieś artykuły, że coś tam na tomografię, jakieś niepokojące rzeczy. No ale było widać, że no, Kuba jest lepszy po prostu w tej walce i nie wiem, czy będzie walka numer 145 ich, nie? To ciężko już powiedzieć. No albo 146, już też się gubię. No, szkoda, że tyle razy się biją między sobą, naprawdę to raz. Natomiast Rafał Haratych w KSW i to w kategorii 9-3 i od razu walka z Iwanem Erslanem. Kto jest faworytem twoim w tym starciu? Kto jest faworytem? Kurczę, ciężko powiedzieć. To dwóch mega twardych zawodników.
Obu też znam, z Iwanem walczyłem na jednej gali, poznałem w porządku gość, chociaż tam leciutko. No a Rafał na przykład nas odwiedzał w Smoku 2-3 razy, sparowałem z Rafałem nawet kilka razy, też bardzo w porządku gość, zawsze mi tam dobrze życzył. Ja za niego trzymam kciuki, no bo tak patriotycznie jako za Polaka. No i wolałbym na razie gdzieś tam nie zestawiać, żeby nas nie zestawiali razem, bo ja bym chciał bardziej tych zagraniczniaków z rankingu wywalić, a nie ciągle się bić z Polakami, nie? No, jest to słuszna uwaga. Także co, Damian, no, już stwierdziłeś tam wcześniej, że planujesz powrót w grudniu z Kleberem bądź z Bogdanem. Ile walk w przyszłym roku chciałbyś stoczyć? 3? No właśnie to jest często, powiem ci, ruchome. Ja zawsze sobie tak mówię, że między 2 a 4, bo to jest zależne od mojego zdrowia, a może coś na zastępstwo, a może jakaś fajna oferta, ale no jak będą takie mega jakościowe walki z jakościowymi przeciwnikami za fajne pieniądze, no to wolałbym na przykład 2, żeby się dobrze przygotować. Aczkolwiek widzę, że jak są 3 walki, to też dla mnie to dobrze działa, bo taki długi okres rozbratu z klatką troszeczkę mnie rozleniwia, troszeczkę tępi mój, powiedzmy, umysł, a tak jestem ciągle w takim reżimie, że ciągle o tym myślę, wiem, że to za niedługo, ciągle w miarę trzymam dietę, ciągle się utrzymuję w dobrej formie i na ogólnym rozrachunku to lepiej wygląda dla mnie. No także co, no to... Więc powiedzmy, że 3 na razie, sztywne założenie. No to słuchaj, no to z mojej strony to tak. A jeszcze zanim przejdę do zakończenia, to nasza wspierająca Magda nie miała do ciebie żadnych pytań, ale prosiła, żeby cię pozdrowić i życzyć dużo dobrego. Także przekazuję te życzenia. Dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam również. I co? No to z mojej strony życzę ci co? Waleczki w grudniu i to najlepiej z Bogdanem. Bo chyba super. Wszyscy byśmy najchętniej zaczęli to starcie. Mogłoby być srogo. Dlatego to powiedziałem na wizji, żeby mnie nie zignorowali, żeby, wiesz, nie przeszło to obojętnie. No to nie przejdzie na pewno, szczególnie po swoich 2 ostatnich występach. No i co? I 3 waleczek w przyszłym roku, tak? Żeby wszystko szło gładko. Także, szanowni państwo, Damian Piwowarczyk był moim rozmówcą dzisiaj. Serdecznie dziękuję ci za poświęcony czas. No i co? Mam nadzieję, że usłyszymy się i zobaczymy niebawem. Super, ja tam zawsze lubię z tobą gadać, także dla mnie żaden problem, nie? Dziękuję za wywiad. Trzymaj się, hej. Hej.